Witam serdecznie. Witajcie, moi kochani, te osoby, które chcą zobaczyć moją nową talię. Talia nazywa się Zeilen Rajza Taro. To oznacza podróż duszy, podróż duchowa. Tarot podróży duszy, powiedzmy. To jest niemiecki tarot. To jest talia wydana w ubiegłym roku. Ona uzyskała, ja nie wiem czy popularność, ale w jakiś sposób stała się rozpoznawalna, ponieważ sygnifikuje tą talię osoba, która prowadzi niemieckojęzyczny kanał tarotowy, również Kart Lenormand. To jest dziewczyna, dość młoda dziewczyna, która w jakiś sposób parę lat temu uzyskała, ja nie powiem, że to jest ogromna popularność na YouTubie, tylko ona ma oglądalność, po prostu ma oglądalność. Ja oglądałam kilka jej filmów cyklicznie, film po filmie, żeby zobaczyć, jak wygląda jej wiedza. No i wiedza jest przeciętna. Powiem, że wiedza jest bardzo przeciętna, taka pomiędzy początkującą a zaawansowaną, bliżej początkującej. Natomiast bardziej ona chyba siedzi, tak mi się wydaje, jeśli tak mogę kolokwialnie powiedzieć, w kartach Lenormand. Ale że wiecie, jak to jest na kanale YouTube, jeśli zyskuje się popularność, to chce się sygnifikować swoim nazwiskiem albo swoim nickiem coś, żeby zrobić więcej. Więc ona przy współpracy z tym wydawnictwem, nawet nie wiem, jakie to jest wydawnictwo, wydała talię tarota. Tutaj jest napisane, że ilustratorką jest Melanie Bittner. Ona sygnifikuje tutaj tą talię swoim imieniem i nazwiskiem, właściwie nickiem YouTube'owym. Dlaczego zdecydowałam się kupić tą talię? Ja długo się wahałam, czy w ogóle ta talia, ona nie jest odkrywcza, ja Wam powiem. Ta talia jest bezpieczna, zaraz pokażę Wam te karty. Taki produkt bezpieczny dla masowego odbiorcy, no owszem, jest bezpieczny, bo się sprzeda, tak? Więc to nie jest coś artystycznego, coś idącego na przykład pod prąd, jak ona widzi dane karty tarota. Poza tym ona ma zbyt małą wiedzę, żeby zawrzeć niuanse w kartach tarota, jak ona by je widziała. Ale ta talia jest ładna. I ta talia jest, ja nie powiem, że ona jest odkrywcza, tylko ona jest tak delikatnie pokazująca różne odcienie grup etnicznych. Świat niemieckojęzyczny w Europie jest multikulti i ona po prostu albo chciała to podkreślić, albo szła po prostu z prądem. Nie wiem, nie wiem do końca. Słuchajcie, to nie jest krytyka z mojej strony, to jest obiektywne moje zdanie, co sądzę na temat tych kart. Ta talia jest ładna. Pamiętacie talię, którą pokazałam tutaj parę lat temu i ona stała się nagle w Polsce bardzo popularna dzięki temu, że ją pokazałam? Katrin Waldstein, jak ten tarot się nazywa? Nie mam tutaj przy sobie tej talii. Talia... No też taka, słuchajcie, US Games wydało to po angielsku i Königsfurt Urania po niemiecku. Te talie są ładne, tak? I dlatego, że są ładne, są bezpieczne, to będą, podobają się wszystkim, o, tak to powiem. Ta talia jest taka sama, natomiast w niektórych kartach rzeczywiście jest... zaskakująca i czasami, słuchajcie, laicy fajnie widzą karty, albo osoby bardzo początkujące, niezaawansowane, fajnie widzą karty, bo pokazują zupełnie inną perspektywę tych kart. Więc nie odbierajcie mojej opinii o tej talii jako krytykę, bo ja będę używała tej talii, prawdopodobnie, na pewno nie dla siebie, może dla klientów na filmach YouTube, bo ona jest po prostu ładna, tak? Ona przyciąga oko.
Ale żeby osoby, które chcą zobaczyć w kartach Tarota głębie, chcą medytować nad kartami Tarota, chcą zobaczyć jakieś szczegóły, czego wcześniej nie widziały, to ta talia się do tego nie nadaje. Do tego jest Crowley po prostu. I już pokazuję Wam te karty, taki mój przydługi wstęp. Aha, książeczka jest oczywiście auf Deutsch, także... Ta talia nie ukazała się po angielsku. Ona jest tylko i wyłącznie po niemiecku, dlatego że ona jest skierowana do niemieckojęzycznych odbiorców, tak? Ta dziewczyna z YouTube'a niemieckojęzycznego tylko i wyłącznie kieruje to do tych odbiorców. Kto to wydał? Nie mam pojęcia, kto to wydał. Tutaj nie ma napisane. Ja tą talię, słuchajcie, kupiłam za mniej pieniędzy, powiem Wam. Za mniej pieniędzy, bo teraz euro nie stoi zbyt wysoko, więc w przeliczeniu to mniej pieniędzy. Szukam, kto to wydał. Phoenix Sport Urania, czy w ogóle ktoś inny? Nie widzę, zaraz tutaj jest. Michael Fischer. Ein Buch der Edition Michael Fischer. To jest jakieś wydawnictwo, nie wiem, może to jest ich własne wydawnictwo. Michael Fischer Edition 2022 Igling. No, to jest w Niemczech, więc nie znam tego wydawnictwa. Już pokazuję Wam te karty. Zobaczycie, że talia jest bezpieczna. Nie ma tutaj nic kontrowersyjnego. Mogą niektóre rzeczy Was zaskoczyć. Głupiec. Mak. Powiem Wam, że mak jest nawet fajnie pokazany. I zwróćcie uwagę, tutaj jest nacisk na kobiety. Tak? Nie ma na przykład... Mak nie jest mężczyzną. Coś na tej zasadzie. Kapłanka. Cesarzowa. Widzicie, nie ma nic odkrywczego, prawda? Cesarz, krzyż Ankh, to raczej przy kapłanie powinien być. Kapłan. Zwróćcie uwagę, że tutaj jest kobieta. Kraje niemieckojęzyczne, w ogóle zachód Europy jest raczej protestancki. Nie ma tutaj znaczeń na przykład typowo chrześcijańskich. Kobieta również może być pastorem, więc jest to raczej takie, pod tym względem, to jest takie odświeżające, tak? Kochankowie, chyba jeszcze nie było na żadnej talii czegoś takiego, tak? Dobrze Cię widzieć. Super, że jesteś. Rydwan. Rydwan jako kobieta był w talii, już pokazywany, na przykład w Druidcraft Tarot, tam jest Epona. Jako kobieta na rydwanie. Tutaj jest moc. Eremita. Zaraz moc. Ona dała tutaj numer 8. Eremita. Koło fortuny jest dość ciekawe. Nie wiem, co autor miał na myśli. No, ale okej. Okay. Kręcimy się w kółko, tak? Raz na wozie, raz pod wozem. Sprawiedliwość. Wisielec. Taki motyw wisielca też pojawiał się już w kartach, tak? Brzoza, wisielec, runy. To jest nawiązanie, słuchajcie, do mitu o... nordyckiego mitu o... czy skandynawskiego mitu o... O Jezu, mam dzisiaj zamieszanie w głowie. O Odynie. O Odynie, który przez... no, pewną część czasu wisiał do góry nogami i tam mu zostały objawione runy. Taki motyw bardziej dosłowny jest w mojej talii Arcus Arcanum Tarot w wisielcu. Także to nie jest nic szczególnego. Brzoza zawsze, właściwie wśród pogan, ludów przedchrześcijańskich, brzoza zawsze była takim ważnym drzewem, tak, oczyszczającym, więźbowym również. Po najmniejszej linii oporu, karta śmierci tutaj została pokazana. Chyba nie było pomysłu. Umiar. Diabeł.
Wieża. Wieża bardzo ciekawa, pokazana jak rozpadanie się na kawałki od wewnątrz, tak? Pośrednio może też w kogoś uderzył piorun. Nie wiem, czy to świadomości, powiedzmy świadomości uraniczne. Tu w tle jest taka wieża, tak? Tu w tle jest wieża. Samotna, może latarnia. W każdym razie tu pokazany jest jakby tylko proces wewnętrzny. Gwiazda. Raczej taki obrazek modelki, prawda? Księżyc. Słońce. Sąd ostateczny. Trochę tak średnio powiem Wam ten sąd ostateczny. Nie wiem, co autor miał na myśli. Muszę przeczytać w książeczce. Zaraz zobaczymy, co tu jest napisane. Co autor miał na myśli. Przebudzenie, odpuszczenie, rozpuszczenie, podążanie za wołaniem duszy, wejście w środek siebie i innych oraz decyzja. No nie wiem, okej. Świat, uroboros, króliczki, okej. Teraz mamy kije, a z kijów raczej tradycyjny. Dwójka kijów, słuchajcie, świetnie pokazana dwójka kijów. Dokładnie o to chodzi w dwójce kijów. Waite namalował człowieka, który ma w ręku kulę ziemską, natomiast tu dokładnie jest pokazana energia baraniasta. Idziemy, jedziemy, robimy, we dwoje. Jeśli ty nie chcesz, ja ciebie pociągnę za sobą. Mapa, bez mapy, zdobywamy lądy. O to dokładnie chodzi w dwójce kijów i to nie jest żaden wybór. Trójka kijów świetnie pokazana. Wreszcie nie jest pokazana jak facet, który stoi na brzegu i nie wiem, wpatruje się tęsknym wzrokiem w ten statek. Tu ktoś jest na statku i wreszcie chodzi o sedno tej karty. Płyniemy. Zdobywamy. Idziemy dalej. Podejmujemy inicjatywę. Coś się dzieje. Czwórka kijów. Szkoda, że tutaj nie ma ludzi, bo tak wygląda to raczej pustawo. Piątka. Taki motyw też już był na kartach tarota. Szóstka. Wiktoria. Siódemka. Ósemka kijów. No, do pomylenia z kołem fortuny, powiem Wam. Do pomylenia z kołem fortuny. U Crowleya czwórka kijów jest wpisana w okrąg, tam to jest szczególnie, ma szczególne uzasadnienie. Natomiast prawdopodobnie ta ósemka kijów chodziła autorce o ruch, o poruszanie, szybkość, tak? Ponieważ jak widzicie, tło jest takie poruszające się bardzo dynamicznie, jakbyśmy na przykład jechali pociągiem albo tramwajem, zrobili zdjęcie i to tło jest takie rozmazane. Więc prawdopodobnie o to chodzi. Ale ta karta jest do pomylenia z kołem fortuny dla niewprawnego oka. Dziewiątka kijów. Fajna rzecz. W sumie też odkrywcza. Dziesiątka. Paś. Kijowy oczywiście. Co tutaj jest? Biedronka? Czy jakiś żuk? Widzicie? Tutaj. Tu jest rycerz kijów. Chłopak, który poszedł chodzi po górach. Też fajnie pokazana. Królowa kijów. Raczej tradycyjnie. Król kijów ma fajne czerwone skarpety. Tutaj właśnie jest pokazane to jego ognistość. Ona ma czerwone buty. Powiem Wam w tajemnicy, że ja zawsze mam czerwone buty. Od bardzo, bardzo wielu lat moje stopy są zawsze obute w czerwone buty. Albo w buty, które mają zawsze coś czerwonego. Nie cierpię czarnych, nie cierpię butów brązowych, czuję się jakbym wpadała do dziury. Czerwone to jest to. A z pucharów?
Dwójka Pucharów. Widzicie, pomimo różnic etnicznych, tak? Pochodzenia etnicznego, o tym Wam mówiłam na początku. Trójka, tak? Multikulti również. Czwórka Pucharów, fajna rzecz, zmuszająca do myślenia, dlaczego cztery są pełne i wszystkie widać. Chociaż to się może, wiecie, jak czasami jest takie powiedzenie, nie, to było w jakiejś piosence, z bliska widać mniej niż z daleka, nie? Piątka Pucharów. Szóstka Pucharów na zdjęciach, widzicie, jest as, jest dwójka, jest trójka, jako, nie wiem, wspomnienia może, może o to chodzi. Siódemka Pucharów, to mi się kojarzy z paletą barw. Bardzo, bardzo interesujące spojrzenie. Ósemka Pucharów. Wszystkie kielichy pełne, tak jakby wyglądało, dobra, odchodzę, zaraz wracam, wyszłam za mąż, zaraz wracam. No w ósemce Pucharów raczej chodzi o coś innego, tak? O pustkę. Dziewiątka. Motyw jest podobny u Crowleya, też na przykład przy czwórce Pucharów tak jest napełniane. To znaczy Golden Dawn Tarot tak jest napełniane. No i sama dziewiątka Pucharów, usadowienie jej jako piramidy, może niekoniecznie u Crowleya tradycyjnego jest to pokazane, ale mniej więcej inspiracja jest tą kartą. Dziesiątka Pucharów. I teraz mamy Pazia. Co on ma w ręku? Ach, on robi bańki mydlane, widzicie? Wszystkie dzieci uwielbiają bańki mydlane, tak do około 3, 4, 5 roku życia. Tu jest rycerz na randce, który tworzy miłą atmosferę. Królowa Pucharów. Co ona tutaj ma? Ma naszyjnik z sercem i ma ogromny puchar, a wygląda, słuchajcie, tą sukienkę ma, wygląda jak syrena, nie? Może król jest taki syreni. O, i tutaj ten król też ma czerwone skarpety. Może chodzi o jego męskość. Ja myślałam, że tylko król kijów ma czerwone skarpety. Może chodzi o zaznaczenie też tej, wiecie, czerwień to jest działanie, Mars, pierwiastek męski. Może taki był zamysł. I teraz mamy miecze, as, dwójka, trójka, czwórka, znowu brzoza, piątka, szóstka, siódemka, sroka. Sroka złodziejka. No takie, wiecie, proste skojarzenie, nie? Siódemka. Ósemka. Dziewiątka. No bardzo ciekawe. Pusta karuzela to się kojarzy z horrorami. Kojarzy się również z jakimiś thrillerami, gdzie dzieje się coś na przykład w Hyde Parku w Nowym Jorku. Nie chodź po ciemku po Hyde Parku, bo ciebie... I tutaj, nie wiem czy widzicie, są takie czaszki, one mają, one wyglądają tak jak na obrazie krzyk, nie? Dziesiątka. I teraz mamy Pazia, czytający książki z białym krukiem, albo, bo to nie jest, to chyba jest biały kruk. Mamy tu rycerza. Widzicie, ile on ma rąk? Jaki szybki gościu. Królowa. No tak, urzędniczka. Taka bardzo chłodna kobieta. Mamy tutaj króla. I teraz mamy monety. As monet. Dwójka. Trójka. Czwórka. Piątka. Szóstka monet. Siódemka.
ósemka, dziewiątka, dziesiątka. Ta karta przypomina na niektórych taliach Lenormand kartę domu. I teraz mamy pazia monet, rycerza, widzicie, jaki skrupulatny i drobiazgowy, królowa i króla. No więc tak wygląda cała talia. Zapomniałam Wam powiedzieć, ona jest tutaj pozłacana. Karty są takie twardsze. To nie są karty jak na przykład Los Carabeo, taka jakość bardzo cienka, że po kilku tasowaniach już tam brzegi się obcierają. Karty nie są duże. Co Wam by tu pokazać? Mam przy sobie no tylko Arcus Arcanum. No to mniej więcej taka sama wielkość jak Arcus Arcanum. Widzicie? Nie mam przy sobie innych kart, żeby je Wam pokazać, porównać, bo akurat do tego się nie przygotowałam, ale dobrze się mieszczą w dłoni, tak? To nie jest wielka talia, gdzie będzie problem z tasowaniem, że nie można poziomo tasować, tylko pionowo. No ja pionuję, tasuję tak czy siak pionowo, jakoś tak się przyzwyczaiłam i mi jest łatwiej pionowo tasować karty niż poziomo, ale osoby, które są przyzwyczajone do poziomego tasowania kart, to nie muszą, obejmą to dłonią, tak, palcami. Tak więc, jeżeli Wam się podoba ta talia, dostępna jest na Amazonie, dostępna jest na Libristo. W Polsce ona nie jest znana, ja ją pierwszy raz pokazuję jako pierwsza osoba tutaj na YouTubie. Jeżeli się dogadacie z jakimś sklepem ezoterycznym, to może ją Wam sprowadzi, ale na Libristo na pewno jest dostępna. Amazon też od ręki, więc no tak to wygląda. Talia jest może ciekawa, jest ładna po pierwsze, nie jest za bardzo odkrywcza, tak jak Wam mówiłam. No jest bezpieczna, można jej używać. Osoby początkujące, tak. Raczej tak, osoby początkujące, chociaż trzeba mieć na uwadze, że nie na wszystkich kartach, zwłaszcza arkanach wielkich, ujęte są wszystkie symbole, wszystkie odniesienia, więc osoby początkujące muszą mniej więcej też w głowie mieć, jak wygląda czy to talia Crowleya, czy talia Rider-White'a. No więc to wszystko, co chciałam Wam pokazać. Nie wiem, czy się rozgadałam. 22 minuty. Myślałam, że się w kwadransie zmieszczę, ale jak zwykle popłynęłam. Także to wszystko. Dziękuję Wam serdecznie i widzimy się w kolejnych filmach.